No cześć, dzień dobry. Witam się z wami dzisiaj w bardzo niekorzystnym wyglądzie. Natomiast zmienimy to zaraz, bo jak pewnie widzicie po tytule, dzisiaj będziemy szykować się na połowinki. Mam tutaj związane włosy, stoję w szlafroku, ledwo co wiecie się wykąpałam. Mimo, że mam naprawdę mało czasu, bo na ten moment zostało mi jakieś 2 godziny do wyjścia, to stwierdziłam, że jednak fajnie będzie uwiecznić taki moment, bo jednak nie ukrywam, jest to dosyć dla mnie ważny dzień. Dzisiaj miałam tylko jakieś 4 lekcje i dosłownie prawie nic się nie działo. Cały dzień myślę, że i ja i reszta żyje tym, że mam połowiny. Od razu wam mówię, że mam w pokoju trochę bałagan, ale jest to spowodowane tym, że ja się szykuję i wtedy wszystko po pokoju lata. Natomiast stwierdziłam, że chcę mieć materiał, chcę mieć pamiątkę, także zabieram was ze sobą w tą super ciekawą podróż mojego ogarniania się. Na ten moment, tak jak mówię, mamy 16. Ja 18:25 muszę wyjechać, bo połowiny mam na 19. Nawet słuchajcie, do celów pomalowania się na tą imprezę naładowałam sobie swoje lusterko, także będzie mi tutaj pięknie wyświetlało. Właśnie muszę znaleźć ten odcień. Tutaj widać strasznie bardzo każdą możliwą niedoskonałość. Ale dobrze, no przynajmniej będę widziała, nad czym musimy pracować. A w ogóle mam tak mało czasu wcale nie dlatego, że wróciłam dopiero ze szkoły, czy nie wiem, miałam coś ważnego do roboty. Stwierdziłam, że skoro mam 4 godziny do wyjazdu, to dobrym pomysłem jest położenie się i oglądanie Netflixa. Od razu powiem, że to wcale nie był tak dobry pomysł, jak myślałam, że będzie. I teraz troszeczkę mi się śpieszy. Myślę, że całkiem nieźle poradziłam sobie z tymi brwiami. Wiem, że one teraz nie wyglądają, ale chodziło mi o to, żeby po prostu oczyścić przede wszystkim tą, wiecie, dolną linię, żebym coś mogła z nimi pokombinować. Super, syf mi wyszedł na brwi, we love that. Także wyczesuję brwi tak, żeby w miarę wyglądał jak chcę i nakładam tą hennę, to jest Christian Laurent, luksusowa henna do brwi. Cokolwiek to znaczy. Ogólnie dzisiaj ręce mi się trzęsą, nie wiem czy to ze stresu, czy o co chodzi, pewnie ze stresu, ale okej, zaczynamy. Wiem, że ona wygląda na czarną, ale w rzeczywistości robi ładny brąz na brwiach. Okej, ostatnim razem te brwi wyszły mi lepiej, o wiele bardziej równo. Natomiast teraz z tym posiedzę sobie chwilę, dosłownie chwilunię i idę to zmywać, żeby nie było tragedii. No i moi drodzy, henna zmyta. Włączyłam też sobie duże światło, bo mam wrażenie, że jest już po prostu ciemno na dworze. Jak na razie to zamierzam nałożyć sobie na twarz krem nawilżający i dać mu troszeczkę wchłonąć. Jest to ten kremik z Cetaphila. W ogóle ta kamera, mam wrażenie, że tak upiększa, ale uwierzcie mi, że te brwi są jaśniejsze niż w rzeczywistości, a moja cera jest w ogóle bardziej zaczerwieniona niż wy widzicie. Póki krem mi się wchłania, to stwierdziłam, że pokażę wam, co mniej więcej chciałabym zrobić na tej twarzy. W sumie trochę przypał, jak okaże się potem nagle, że to nie wyszło i wyglądam gorzej, a przeceniłam, wiecie, siły nad zamiary. O, mam. Zależy mi na czymś takim. W sensie wiem, że to zdjęcie pewnie jest poprzerabiane trochę i tak dalej. Z tym jest troszeczkę wydłużone oko, ale przez to, że moja sukienka, jak potem zobaczycie, jest dosyć spektakularna według mnie, to nie chcę już robić nie wiadomo jak mocnego tego oka. Poza tym tematyka tych połowinek to jest bal maskowy, więc w ogóle będę miała maskę na oczy. Nie wiem, czy do końca interesuje was the whole process of makeup, czy po prostu chcecie zobaczyć efekt końcowy, a myślę, że mam tak mało czasu, że zrobię całą twarz sama, brwi myślę też zrobię sama i przyjdę do was dopiero jak będziemy robić oczy, bo myślę, że to jest najbardziej interesująca sprawa. Sama nie wiem, jak to jeszcze wyjdzie i co tam zrobię. Także moja opaska już na sobie, swoją drogą nigdy nie umiałam jej wiązać. Widzę się z wami pewnie za jakieś, nie wiem, 30 minut. Thank you.
Na ten moment mam zrobione wszystko, jeżeli chodzi o makijaż. Czy myślałam, że tak to wyjdzie? W sumie nie wiem. Na żywo wygląda to lepiej niż w aparacie. Nie jestem aż taka blada, ale no wiadomo, on tylko moje kolory. Nie odzywałam się do Was, bo stwierdziłam, że wolę się bardziej skupić na tym makijażu sama i Wam pokazać, jak to wygląda. Myślę, że karty i tak mimo wszystko maluje się tak, jak uważa, więc no ze mnie jednak nie warto przykładu brać. Warto malować się tak, jak się chce. No a teraz myślę, że będziemy lecieć z włosami. Usta zrobimy dosłownie na samym końcu, ewentualnie jakieś poprawki też, jeżeli będą potrzebne. Ale na razie lecimy po prostu z prostownicą i zobaczymy, co uda nam się tutaj wyczarować. Oficjalne 40 minut do wyjścia, a ja jestem w tym stanie. Ważne, że makijaż zrobiony. To się bardzo liczy. Od razu mówię, włosy będę prostować. Na początku myślałam, że będę kręcić i właśnie moja pierwsza myśl to było, nie ma opcji, kręcę włosy, to są połowinki i musi być, wiecie, idealnie, dlatego je pokręcimy, żeby było to spektakularne, piękne, wiecie, o co chodzi. Ale stwierdziłam, kurde, ja włosów nie umiem kręcić, moja sukienka myślę, że robi główną robotę, więc mimo wszystko najprostszą i najbezpieczniejszą opcją będzie ich wyprostowanie. Popsikałam moje włosy właśnie takim zabezpieczaczem, żeby one się... To jest taki zabezpieczacz, żeby nie popsuła mi prostownica włosów, taka ochrona. Na szczęście moje włosy nie są jakieś bardzo uciążliwe i w miarę proste są, ale tak tylko dla świętego spokoju, myślę, je przeprostujemy jeszcze, jak się ubiorę. To mam jeszcze pomoże, ewentualnie gdzieś tam poprawi, gdzie będzie trzeba. To widać w tym lustrze, ale wyprostowałam włosy. Dobra, to lustro jest po prostu brudne. Coraz mniej czasu zostało, coraz bardziej się stresuję, dlatego teraz, słuchajcie, przykleję sobie stanik, bo moja sukienka ma takie cienkie ramionczka, więc zwykły stanik byłoby widać, a wszystkie staniki, które ramionczek nie posiadają i są takie zwykłe, to mi zlatują, a tego nie chcemy. Więc już mam opatentowany stanik, który się po prostu przykleja i nie ma on ani tyłu, ani tutaj ramionczek. I jest to naprawdę chyba najlepsza opcja dla mnie. Dlatego teraz muszę go przykleić i założę sukienkę. Pokażę Wam się, jak już serio będę ogarnięta i ubrana w nią, bo jednak będę się przebierała, więc nie ma co tu pokazywać. Nogi już umierają, po prostu. Ale oczywiście nie zmyję na martensy, bo nie!